Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed wyjazdowym posiedzeniem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Poproszę teraz o zabranie głosu przewodniczącego komisji, pana Zygmunta Frankiewicza. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kołobrzegu. Mamy dzisiaj przyjemność otworzyć wystawę 35 lat odrodzonego Senatu. Ta rocznica jest jedną z najważniejszych w historii nowożytnej Polski. Przypomnę, że 4 czerwca były się pierwsze, częściowo wolne wybory po 50 latach. Ta wolna część wyborów w 1989 roku dotyczyła właśnie Senatu. Dlatego kadencje Sejmu i Senatu są inaczej liczone. My mamy 11 kadencję, Sejm ma 10. Pierwszymi wolnymi wyborami były wybory samorządowe, które się odbyły w roku 1990. To była konsekwencja zmiany ustroju, która się dokonała u nas w sposób pokojowy, z niezwykle korzystnymi skutkami. Mamy okres rozwoju Polski przez ostatnie 35 lat bezprecedensowy. To trzeba sobie cenić. Będziemy dzisiaj dyskutowali o 4 ważnych sprawach, którymi żyją nie tylko samorządy, które są ważne dla państwa polskiego. I myślę, że wnioski z tej debaty dzisiejszej będą również ważne i zostaną przekazane zarówno rządowi, jak i przedstawicielom Sejmu po to, żeby mogły być wdrożone w życie. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę gospodarzom Kołobrzegu i szczególnie panu senatorowi Januszowi Gromkowi, który wymyślił to spotkanie, nas zaprosił, w dużym stopniu zorganizował. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy o zabranie głosu prezydent Kołobrzegu, panią Annę Mieszkowską. Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać znakomitych gości, którzy jako Senacka Komisja do Spraw Samorządu przez te wszystkie trudne lata, których doświadczaliśmy my samorządowcy, współpracowała z nami. Bardzo chętnie pomagała nam rozwiązywać różne problemy, które dotykały naszych lokalnych społeczności. Szanowni państwo, Kołobrzeg jako miasto z bogatą historią i miasto, które bardzo dynamicznie rozwija się i dba o infrastrukturę, moim zdaniem jest bardzo dobrym miejscem do debaty na ważne tematy. Tematy, które są wspólne wielu samorządom, bo chociażby gospodarka wodno-ściekowa, czy historia związana z problemami gmin uzdrowiskowych. Jesteśmy największym uzdrowiskiem w Polsce, ale też rozwój portów serwisowych. To ten obszar, w który Kołobrzeg wchodzi już wielkimi krokami. Jesteśmy już gotowi do podjęcia tych zadań. Są tematami wspólnymi i mam nadzieję, że dzisiejsze posiedzenie tejże komisji przyniesie rozwiązania niektórych trudnych spraw, o które przez kilka ostatnich lat jako samorządowcy walczyliśmy i mieliśmy dobrego sprzymierzeńca właśnie w postaci komisji senackiej. Szanowni państwo, a dzisiejsza wystawa tak naprawdę jest symbolem triumfu wartości, które doprowadziły w 1989 roku do tego, że żyjemy dzisiaj, możemy cieszyć się, że żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. I niech ta wystawa przypomina nam wszystkim o odwadze, wielkiej determinacji, o sile ruchu solidarnościowego, którzy sprawili, że Polska dziś jest wolnym, demokratycznym krajem, a wczorajszy wynik wyborów pokazał bardzo mocno, że Polacy wierzą w to, że można właśnie żyć w takim państwie, które szanuje prawo i w państwie, w którym wszyscy obywatele są równo traktowani. Mieszkańcy naszego miasta, również turyści, kuracjusze będą mogli tę wystawę oglądać jeszcze przez 2 tygodnie. Dziękuję wszystkim, którzy do nas przyjechali, a szczególne podziękowanie dla pana senatora Janusza Gromka za to, że zorganizował posiedzenie tej ważnej komisji, ale również, że doprowadził do tego, że ta wystawa będzie zadedykowana właśnie tym wszystkim, którzy tworzyli wolną Polskę, a będą mogli ją obejrzeć Kołobrzeżanki i Kołobrzeżanie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu senatora Janusza Gromka. Nie przewidziany to byłem, ale ja się bardzo cieszę, że w Kołobrzegu zorganizowaliśmy to posiedzenie. Za chwilę przejdziemy do góry obradować, tam pozostałych zaproszonych gości przedstawimy.
ale jak ważny jest Kołobrzeg w Polsce, to wyobraźcie sobie i spójrzcie, kto tu jest. Na hasło Kołobrzeg półtora roku temu już miało być zorganizowane, a niestety po pandemii trochę utrudnienia były, a na dzisiejszy dzień i wczorajszy, i jutrzejszy, właśnie to nie, to przyjechał prawie najważniejszy Sopot. To jest jakie ważne dla nas. Wymieniamy sobie doświadczenia, panie pośle, panie prezydencie, pani przewodnicząca rady też tu jest, ale są też włodarze innych gmin, są mecenasi, prawnicy, którzy też będą dyskutowali na ten temat. Ja dziękuję pani prezydent i dyrektorowi RCK-u za to, że tu się to odbywa. Dziękuję szkole naszej, gdzie tu stoi pan starosta jako prawie że właściciel tej szkoły i będą nas obsługiwali. Także panie przewodniczący komisji Zygmuncie, rób swoją powinność. Dzięki. Chciałem zapytać, czy są jakieś pytania ze strony dziennikarzy? To poproszę tutaj do mikrofonu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem na Pryber Telewizja Polska, Szczecin Koszalin. Pan przewodniczący powiedział, że będą państwo rozmawiać w czasie obrad, dyskutować o czterech ważnych sprawach. Te wnioski potem państwo przekażą do rządu i do przedstawicieli Sejmu. Jakie to sprawy, proszę nam powiedzieć? Którymi tematami państwo chcą się dzisiaj zająć? Trzy sprawy już były wymienione, czyli porty serwisowe, obsługa inwestycji offshore wiatrakowych. Sprawa wód polskich i taryf za wodę. Kołobrzeg jest w całej Polsce, szczególnie tej samorządowej, kojarzony z tym problemem, bo ten problem taryf wodociągowych i kanalizacyjnych tu był najbardziej drastycznie postawiony. Był Kołobrzeg, jest blokowany i w ten sposób firma wodociągowa kołobrzeska traci możliwości rozwojowe. Są w Polsce firmy, które w tej chwili tracą płynność finansową i trudno je będzie naprawić. 30-letni dorobek, głównie samorządowej Polski, jest prawie zaprzepaszczony. Trzeba to bardzo szybko naprawiać. Mamy projekt ustawy i to senacki projekt ustawy, który może być natychmiast wdrożony w życie jako akcja ratunkowa. O gminach uzdrowiskowych, już żeśmy w Kołobrzegu kiedyś rozmawiali, trzeba do tego tematu wrócić. To są specyficzne zupełnie problemy, które wymagają też specjalistycznego podejścia. Spotkanie tutaj Kołobrzegu, Sopotu, innych gmin Darłowa uzdrowiskowych daje szansę na to, żeby również i ten temat był poruszony na forum parlamentu. I ten niewymieniony problem, o którym będziemy dyskutowali, ale dla administracji samorządowej, dla gmin, powiatów, województw najważniejszy, to jest reforma systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ten system finansowania zadań samorządowych został zdewastowany zupełnie. Wymaga naprawy, ale też działań doraźnych. Te działania doraźne w tej chwili powinny mieć miejsce. Niestety nie są jeszcze zapowiadane, gminy się o to upominają. A system docelowy jest stworzony w Ministerstwie Finansów tak bardzo konsekwentnie, moim zdaniem racjonalnie, czyli Ministerstwo Finansów we współpracy z reprezentacją samorządową rozpoczęło pracę najpierw nad zasadami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Te zasady zostały powszechnie zaakceptowane przez środowisko samorządowe. W następnym kroku ministerstwo przedstawiło sposób obliczania dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli wskaźniki, parametry, mierniki. Jeszcze nie ma kwot. W trzecim etapie musi powstać algorytm, który będzie umożliwiał naliczenie kwot, jakie będą przysługiwały każdej jednostce samorządu terytorialnego. No i przysłowiowe schody właśnie wtedy się zaczną. My jesteśmy w newralgicznym momencie, czyli pomiędzy drugim a trzecim etapem i ta dyskusja teraz ma niezwykłe znaczenie. Pan dyrektor Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, jest tutaj naszym ekspertem finansowym, przedstawi tą sytuację, przedstawi
to, na co samorządy powinny zwrócić uwagę, żeby nie przespać swojej możliwości tego momentu. I z tego powinny być wyciągnięte wnioski, rozpropagowane zarówno po stronie parlamentu, jak i samorządu. I przed momentem, gdy zostaną ogłoszone te kwoty dla gmin, powiatów i województw, powinno być ustalone, w jaki sposób te kwoty są naliczane. Wrócić do tej dyskusji będzie bardzo trudno. Także ten element naszej dyskusji też będzie wyjątkowo ważny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przepraszam bardzo. Poprosiłbym panią wicemarszałek województwa, Annę Pańkowską, ponieważ pan marszałek jest współorganizatorem tego przyjazdu, tej komisji. Bardzo proszę o dwa zdania. Dzień dobry, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że możemy razem z panią prezydent Anną Mieczkowską gościć tak zacnych gości na Pomorzu Zachodnim i bardzo się cieszę, że dzisiaj tak ważne tematy będą ponownie brane pod uwagę, ponieważ nam jako Pomorzu Zachodniemu bardzo zależy na tym, aby taki port w Kołobrzegu serwisowy powstał i będziemy dążyć do tego, aby zrealizować te nasze cele. Ale to oczywiście również uzdrowisko Kołobrzeg, które jest największym w Polsce i wiele tematów, które są ściśle związane z Pomorzem Zachodnim. Zatem bardzo dziękuję panom, państwu za przybycie i liczę na bardzo owocne obrady. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to w takim razie poprosiłbym pana przewodniczącego o uroczyste otwarcie wystawy 35 lat odrodzonego Senatu. Formule musi stać się zadość. Uznajmy wystawę 35 lat odrodzonego Senatu za otwartą. Dziękuję bardzo.